Było to w roku 1797 na wiosnę. Sławna ta wojna, w której największy jeniusz już Francji, jak gdyby słońce z pian morskich na widownię zaburzonego świata wypłynął, wojna, znana powszechnie pod nazwiskiem pierwszej kampanii włoskiej, była już tak jak skończona. Bezsporny już prawie pochód zwycięzcy na austriacką stolicę, sprowadził wreszcie cesarskich posłów do głównej kwatery francuskiej. I tak zawarte zostało najpierw zawieszenie broni w Judenburgu, a potem podpisane preliminaria pokoju w Leben, które sześć miesięcy potem zmienione zostały w Campoformio formalny traktat pokoju. Jednakże, kiedy się to działo w granicach Austrii, we Włoszech, zjawił się nowy nieprzyjaciel armii francuskiej i ukorzoną dotychczas swą głowę zaczął z coraz większym zuchwalstwem podnosić. A tym nieprzyjacielem nie był nikt inny jak tylko ów. Chytrze dumny i nieugaszenie francuskiej krwi chciwy senat Wenecki. Senat ten, arystokratyczno kupiecki, obawiając się już o swoje posiadłości na stałym lądzie, już o swoje piwnice, napełnione beczkami złota, patrzał od samego początku na te świetne zwycięstwa armii francuskiej z najgłębszą niechęcią. Ale przy braku dostatecznej siły zbrojnej na lądzie, umiał tę niechęć równie głęboko zataić. Teraz, Atoli, zmieniła się postać rzeczy, a z nią i wzajemny stosunek sił zbrojnych. Armia francuska znajdowała się teraz w górach Tyrolu i Karyntii i nie mogła do Włoch powrócić, a załogi tutejsze były tak słabe, że Senat wenecki mógł się z nimi nawet i własnymi siłami pomierzyć. Była to tedy rzeczywiście najlepsza pora do zniszczenia wszystkich zwycięstw francuskich we Włoszech. Niepowściągliwy w swej zemście Senat postanowił zrobić ogólne powstanie i w jednym czasie wytępić nawet ślad francuski w całych Włoszech. I powstanie to już się zaczęło udawać. Bergamo, Brescia, Salo, Cremona już powstały i już zaczęła się burzyć nawet sama Werona. Działo się to w sam drugi dzień Wielkiej Nocy. Po południu zaczęła się rzeź. I była to rzeź istotnie najgwałtowniejsza ze wszystkich dotąd uskutecznionych we Włoszech. Wszakże, kiedy ten krwawy bunt trwał jeszcze w mieście, a łuny pożaru znaczyły jego ślad straszny na niebie, wiadomość o nim rozniosła się lotem błyskawicy po komendach rozłożonych dokoła. Pierwszy, który się swoją dywizją zbliżył ku miastu, był generał Szabron. Podstąpiwszy pod bramę, nazwaną Porta Nułowa, a zrujnowaną podczas wczorajszych zaburzeń, znalazł ją obsadzoną regularnym wojskiem weneckim do zawziętej obrony gotowym. Zakomenderował do szturmu. A nim jeszcze komenda doszła do uszu wszystkich, pierwszy batalion piechoty już się rzucił na zastępy weneckie. Ale wenetowie, zanim by mieli dopuścić starcia się na bagnety, przywitali go gradem kul, jednocześnie rzuconym tak ze swoich szeregów, jak z murów. W tym pierwszym ogniu pułkownik, wiodący ten batalion do szturmu Polak, nazwiskiem Liberacki, pierwszą kulą trafiony, zginął na miejscu. Poginęło i wielu innych. I batalion się zburzył i zachwiał. Ale w tej chwili występuje pierwszy kapitan ze szeregu. Młody, wysoki blondyn, zbiera batalion, szykuje go w okamgnieniu i sam z karabinem w ręku na jego czele rzuca się na szyki weneckie. Za tym nowym dowódcą podniesiony na duchu batalion uderza z zapałem na zastęp nieprzyjacielski, łamie go, dróż zgocze na miazgę i wchodzi z triumfem wewnątrz miasta. Ale ów waleczny kapitan dotarł na jego czele tylko do bramy. Pchnięty kilkakroć bagnetami, bez kapelusza, w uniformie podartym krwią własną zlany, upadł on w samej bramie i został na miejscu. Tym kapitanem, który pierwszy ostrzem swego bagnetu wybił lukę w szykach nieprzyjacielskich i nie doczekał nawet tej chwili, kiedy je przełamano zupełnie, był nieszczęśliwy pokutnik za cierpienia Melanii Jędrzej Rudnicki. Kiedy w godzinę potem zburzone miasto było już całe we francuskim ręku i obliczano się tylko ze stratami poniesionymi w tym szturmie, za owym walecznym kapitanem powszechny żal objął wszystkich i niejedna łza padła nad jego śmiercią. Żołnierze jego kompanii, którzy wszyscy go czcili jak ojca i kochali jak brata, poszli natychmiast na pobojowisko, ażeby jego zwłoki odszukać i oddać mu cześć odpowiednią jego bohaterskiemu zgonowi. Lecz kiedy przyszli na to miejsce, na którym go upadającego widzieli, zwłok jego tam nie znaleźli. I nie znaleźli ich nigdzie, na całym pobojowisku. Szukając jeszcze i jeszcze i zawsze na próżno, powrócili nareszcie do miasta, mówiąc sobie po drodze. Albo go już zabrał kto inny, albo może nie zginął, boć nie każdy już ginie, który upada na ziemię. Tymczasem Jędrzej rzeczywiście nie zginął. Miał się jeszcze swego snu zbudzić w tym życiu. Jakoż jednego dnia wczesnym porankiem, leżąc na wysoko wyścielonych poduszkach i mając głowę na bok obróconą i zsuniętą na sam brzeg łóżka, odetchnął głębiej i otworzył pomału zaspane oczy. Nie wiedząc wcale, gdzie się znajduje i co się z nim dzieje, wytężył najpierw wzrok swój niepewny przed siebie, nie na to jeszcze, aby coś widzieć, ale żeby się przekonać, że ma wzrok jeszcze. Wszakże w tej chwili uderzył go w oczy jakiś przedmiot błyszczący, znajdujący się tuż prawie koło jego poduszki. Jędrzej przypatrzył się lepiej i znalazł, że była to epoleta, na której umieszczony był napis w języku włoskim: Dźli uomini liberi sono fratelli. Ludzie wolni są braćmi. Zadziwiło go to. Epoleta ta bowiem zdawała się jakby wisieć w powietrzu. Jednak rozpatrzywszy się jeszcze lepiej, nie trudno mu było rozeznać, że epoleta ta należała do munduru oficera, który siedział na jakiejś niskiej walizce tuż koło jego łóżka i przechyliwszy się na bok, a nogi wyciągnąwszy przed siebie, spał snem takim, jaki zwykł nas nawiedzać rankiem po nocy bezsennej. Jędrzej zaczął się tedy przypatrywać bliżej temu oficerowi i w krótkiej chwili nie miał już żadnego wątpienia. Był to flawiusz. Widok Flawiusza tutaj zrobił na nim zadziwiające wrażenie. Nie mógł on się zrazu połapać, co by to miało znaczyć, jakim się to stało sposobem. Zaczął wtedy przypominać sobie pomału, co mógł sobie przypomnieć. Ostatnia chwila, która stanęła najpierw przed jego pamięcią, była ta, w której pułkownik Liberacki padł przed frontem batalionu i w której on zajął jego miejsce i rzucił się na czele tegoż batalionu na szyki weneckie. Pamiętał dalej darcie się jego własnego uniformu na prawym ramieniu i nastąpione zaraz potem silne uderzenie, jedno w prawo ręka, drugie w głowę. W tym momencie się zachwiał, upadł, i kiedy go do reszty opuszczała przytomność, przypomniał sobie jakby przez sen, że go ktoś porwał za barki i uniósł ze sobą. To było wszystko, co mógł sobie przypomnieć. Ale to było dostateczne do wyjaśnienia całej zagadki. Domysł ten zrobił na Jędrzeju bardzo głębokie i rozrzewniające wrażenie. Patrzał on teraz na tego człowieka, którego zawsze miał za nic, o którym zawsze z przekąsem, a czasem nawet z pogardą wspominał. A ten człowiek uratował mu życie. Wtem Flawiusz chrapnął mocniej i obudził się także. Spojrzał on na Jędrzeja, a obaczywszy, że ma oczy otwarte, prawie podskoczył z radości. – Nie śpisz już! Mówił on z twarzą rozpromienioną. A więc, Wiktoria, jakże się czujesz? Ale Jędrzej zaledwie mógł odpowiedzieć, tak był wzruszony. Czy bardzo słabym się czujesz? zapytał Flawiusz. Nie, przeciwnie. Zdaje mi się, że mógłbym wstać nawet natychmiast. O, co to to nie? Ty sam nie wiesz, ile ran masz na sobie. Na to trzeba czasu, ale kiedyś się już obudził, to zdrów będziesz. – Ja zdrów będę – rzekł na to Jędrzej z uśmiechem. – Ale co się z tobą stanie, to nie wiem. Nie śpię już od pół godziny i przypatruję się tobie z uwagą, ale proszę ciebie, czy można też, będąc sam rannym, tak się poniewierać? Kiedy kto jest ludzkim bez granic, ten tylko wypełnia jeden z najpiękniejszych obowiązków człowieka, ale kiedy kto się poświęca bez granic, temu już nawet i podziękować nie można – bo na to słów nie ma w języku. To mówiąc, wyciągnął rękę ku niemu. Flawiusz podał mu swoją i tak się zeszły przecież nareszcie te ręce, a z nimi razem i serca, niegdyś tak bardzo rozdzielone od siebie.